Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Dacia Spring. Dacia Spring zadebiutowała w 2020 roku, a w tym roku, czyli 2024, doczekaliśmy się odświeżenia. Odświeżenia, które na pierwszy rzut oka jest tak duże, że można by pomyśleć, że jest to nowa generacja. Zmieniono auto z zewnątrz, wewnątrz są chyba nowe silniki, a także i nowa cena. I zacznę od tej ostatniej, co by nie trzymać Was w niepewności. Dacia Spring startuje obecnie od 77 tysięcy złotych za odmianę 45 oraz 86 tysięcy złotych za wersję 65. I 65 jest od razu w wyższym wyposażeniu. I są to ceny bez rabatów czy tam dopłat, a te jak wiemy wynoszą w Polsce od 18 750 zł do nawet 27 tysięcy złotych, jak mamy kartę dużej rodziny. Czyli po takiej dopłacie najtańszy Spring będzie kosztował od 50 tysięcy do 58 tysięcy złotych, co jest chyba niezłą ceną. Niezłą jak na dzisiejszy rynek, bo ciężko coś znaleźć tańszego, a Spring jest elektryczny, więc mamy jeszcze benefity w postaci buspasów czy darmowego parkowania w centrach miast. To akurat może się szybko skończyć, no ale póki co jest. Z tym, że jest mały szczegół, z dużym naciskiem na słowo mały. Dacia Spring to bardzo mały samochód. Ba, niektórzy nawet nie traktują go jako samochód ze względu na swoją jakość wykonania czy właśnie wymiary. A wymiary Springa to 3 metry, 70 cm długości, 1,58 m szerokości oraz 1,52 m wysokości. Czyli Spring obecnie jest jednym z najmniejszych aut na rynku. Krótszy jest chyba tylko Picanto, Hyundai i10 i Suzuki Jimny, o ile tego ostatniego można jeszcze kupić. Fiata 500 i Smarta już nie ma, więc ich nie liczę, bo te auta były jeszcze mniejsze. Ale jak nie mamy odniesienia, to po nowym Springu tego nie widać. O ile stary od razu wyglądał jakoś tak dziwnie, tak ten naprawdę jest dobrze narysowany. Warto też przypomnieć, że w 2022 roku Spring miał pierwsze swoje odświeżenie i auto już wtedy wyglądało znacznie lepiej niż to początkowe roczniki, ale dopiero ta najnowsza generacja naprawdę wygląda dobrze. Pas przedni i tylni ze wzorem świateł, które są zbliżone na przykład do tych, które mamy w nowym Dusterze, jest moim zdaniem świetny i pasuje do tego auta. Naprawdę, podoba mi się jak Spring wygląda, Dacia idzie w dobrym kierunku. I co ciekawe, przed liftem auto było o 3 cm dłuższe ze względu na inne zderzaki. Ale mimo wszystko, nowa wersja ma większy bagażnik. W poprzedniku było 290, a w nowszej odmianie jest 308. Ba, w ogóle mam wrażenie, że bagażnik jest nawet nieco większy, bo zobaczcie, mamy tutaj drugie dno, gdzie pod spodem są kable i apteczka. Jest też styropian, który można wywalić. I niżej jest kolejne, chyba trzecie dno, które też można rozmontować. Jest tam zestaw naprawczy czy klucze. I jak to wszystko się wywali, to jest idealne miejsce na więcej bagaży lub koło zapasowe czy butle z gazem. Co więcej, po złożeniu oparcia mamy niemal idealnie płaską podłogę i nieco ponad 1080 litrów pojemności. Mocno mnie zdziwiło, bo to naprawdę można się spakować. Co więcej, auto ma drugi bagażnik z przodu, czyli front trunk, gdzie zmieścimy na przykład kable do ładowania. Pojemność tego kuferka to 35 litrów, ale to wystarczy. W ogóle złącze do ładowania jest wciąż z przodu na środku, ale teraz jest nowość, jest funkcja Vehicle to Load, czyli możemy sobie podłączyć jakiś sprzęt elektryczny i go naładować za pomocą Springa. Na przykład mojego wspaniałego, niezniszczalnego laptopa w ten sposób tak ładowałem. W sumie spoko bajer. Dobra, to wsiadamy na tył. No cóż. Tutaj nic się nie zmieniło i nadal jest tutaj strasznie ciasno. Ja się nie mieszczę. Zarówno głową wbijam się w dach, a kolanami dotykam fotela, a mam 186 cm wzrostu. To jest raczej dwuosobowe auto plus no na przykład dwójka małych dzieci. Z tyłu są oczywiście złącza Isofix, a sama kanapa jest średnio wygodna, płaska i niewyprofilowana. Jedyne udogodnienie, które tu jest, to gazetowniki w fotelach, które to są opcją. W najniższym wyposażeniu nawet nie dostajemy tego. A same fotele z przodu też są dość mało wygodne, krótkie, słabo wyprofilowane i nie mają podparcia lędźwiowego. Na szczęście to nie jest auto na trasy, tak więc ten fotel no, na krótkie miejsce jazdy no, nie powinien być taki zły. Nie ma on też regulacji wysokości, tak samo jak i kierownica ma tylko jedną regulację góra-dół, poziomej niestety brak. I to może powodować, że nie będziemy mieli idealnej pozycji za kierownicą. To, co mnie też denerwowało, to nie mogłem lewego lusterka podnieść wyżej, przez co nie czułem się w pełni komfortowo, robiąc wszystkie manewry. Dziwne. Dobra, to pora na deskę, bo ta też przeszła naprawdę spore zmiany, które od razu widać.
I też od razu dodam, że ja mam najbogatsze wyposażenie, bo w podstawie nie ma na przykład w ogóle klimatyzacji, nie ma też ekranu od multimediów, a wszystko jest czarne i jeszcze smutniejsze. Obsługa radia czy multimediów jest wtedy na ekranie od zegarów cyfrowych. Ja mam najbogatsze wyposażenie i mam ten dość duży, bo aż 10-calowy ekran. Ekran, który działa koszmarnie wolno, zwłaszcza jak pierwszy raz po odpaleniu go obsługujemy. Z czasem przyspiesza, ale nadal miewa ogromne opóźnienia. Zresztą, sama nawigacja też potrafi się włączać bardzo długo. I co ciekawe, jak kupimy tą wersję, to nawigacja jest online i to przez 8 lat, więc mamy na przykład natężenie ruchu. Miło. To, czego na przykład nie mamy w podstawie, nawet w tej najwyższej wersji wyposażenia, to czujniki parkowania. Tutaj trzeba dopłacić 700 zł. Miło za to, że jak mamy ekran od multimediów, to auto obsługuje Apple CarPlay i Android Auto i to bezprzewodowo. Obsługa szyb czy klimatyzacji jest na panelu na środku i klimatyzacja zawsze jest manualna, bez możliwości ustawienia dokładnej temperatury. No wiecie, jest tylko ciepło, zimno. No dobra, to pora na materiały. Tutaj jest dokładnie tak, jak się spodziewałem. Czyli wszystko jest zrobione z twardego, taniego plastiku, ale też niemal nic nie skrzypi. I też od razu dodam, że w aucie nic nie śmierdzi, co w chińskich autach nie zawsze jest takie pewne. Tak, chińskich, bo Spring to chińskie auto. To pora na schowki. A potem zaglądamy pod maskę. I nowy Spring, podobnie jak inne nowe modele Daci, na przykład Duster, ma system Easy Clip, czyli mamy takie małe haczyki, na które możemy przyczepić różne dodatki, jak haczyki na zakupy, miejsca na poje, czy na przykład lampki. To, co mnie nieco zdziwiło, to jest podłokietnik, o którym nawet producent w cenniku pisze, z jakimś błędem, bo nie wiem, co robi to słowo podwójne na końcu, ale mniejsza o to. I ten podłokietnik ma jakieś pokrętło na końcu, które niestety nic nie robi. Liczyłem, że jest to regulacja wysokości, ale niestety nie. To jest pokrętło do kręcenia. Bardzo sprytny bajer. Dobra, to pora na silniki. Tak, silniki, bo Spring ma do wyboru dwie wersje elektryczne, 45 i 65. Oznacza to moc, czyli 45 ma 45 koni, a 65 65 koni. Logiczne i tak też było przed liftem. To znaczy, pod koniec produkcji w 2023 roku doszła odmiana 65. I ja właśnie taką wersję testuję. Wersję, która na papierze już nie jest takim mułem jak 405, która to setkę robi w 19,1 sekundy. Wersja 65 robi to podobno w 13,7 sekundy, co jest znacznie lepszym wynikiem. Chociaż moim zdaniem nie ma co na to patrzeć, a producent powinien podawać czasy poza do setki, również do 50 czy tam do 60 km na godzinę, bo to w mieście jest najważniejsze. Jest dużo aut szybszych do setki, ale wolniejszych do 50-60, przez to, że Spring to elektryk, który ma moment od zera i w miarę szybko potrafi wystrzelić ze świateł. Zresztą, pora na test. Wynik to 12,6 sekundy, czyli o ponad sekundę lepiej niż deklaruje producent. Ba, nawet raz lekko zerwałem trakcję i to nawet na suchym, więc nie ma żartów. I tak jak mówiłem,
Do 50 jest bardzo, ale to bardzo dobrze i czas to 3,7 sekundy. I co ważne, w trybie eko, bo taki też jest, czas jest dokładnie taki sam. Naprawdę, nie ma się już czego wstydzić i nie ma się co śmiać, bo wersja 65 w mieście jeździ wystarczająco. Mówię specjalnie w mieście, bo od tych 60 auto mocno zwalnia, a prędkość maksymalna to 125 km na godzinę, co na liczniku będzie oznaczało 130 na godzinę. I żeby osiągnąć te 120 km na godzinę, auto potrzebuje 20 sekund. Tak jak mówię, powyżej 60 jest wolno, ale to nie jest auto do miasta. A do miasta nie potrzebujemy raczej większych prędkości. Jak i nie potrzebujemy większego auta. Spring ze swoimi małymi wymiarami powoduje, że niemal wszędzie się wciśnie, jak i mamy super mały promień skrętu. Średnica zawracania to 9 m 63 cm, czyli bardzo mało. Do tego można używać buspasów i parkować za darmo, co też jest benefitem. No i auto logicznie, że mało spala, czy tam mało zużywa. W dni jak testowałem było od 5 do 10 stopni, czyli raczej chłodniej niż cieplej. Taka zwyczajna jazda po mieście z włączoną klimatyzacją to zużycie na poziomie 12 kWh. Jak się bardzo mocno postaramy, to da się zejść poniżej 10, a rekord mojego znajomego to nieco ponad 8 kWh. No ale to już była walka. Takie zwykłe spalanie no to jest takie minimum 11-12 kWh. Na trasie jest oczywiście dużo gorzej i taka graniczna prędkość dla Springa to 90-100 km na godzinę. Wtedy zużycie nie powinno przekraczać 13-14 kWh, co jest jeszcze w miarę akceptowalne, bo na przykład przy 120 dobijamy już do 20 kWh. A to jest o tyle trudne, że bateria ma 26,8 kWh, więc przy prędkości przelotowej 120 ledwo zrobimy 100-110 km zasięgu. Tak jak mówiłem, to jest miejskie auto. Miejskie, bo w mieście da się zrobić około 220 km. Nadal mało, ale zawsze coś. A jak mała bateria, to i krótkie ładowanie. Nawet ładując gniazdka, 230 powinniśmy przez noc naładować od 0 do 100%, bo takie ładowanie trwa około 12-13 godzin. Można to oczywiście przyspieszyć, na przykład do 7 godzin, jak ładujemy z wallboxa 3,7 kW, albo i do 5 godzin, jak mamy wallboxa 7 kW. Co ciekawe, można też ładować prądem zmiennym DC, ale to jest opcja, która kosztuje 2750 zł nawet dla testowanej wersji. I jak mamy tę opcję, to pełne ładowanie od 0 do 100% powinno trwać poniżej 1 godziny. W kwestii jazdy Springiem no dużo się nie zmieniło. Nadal jest mało komfortowy i głośny, co w sumie nie dziwi. Tutaj nie ma wyciszenia. Ba, blachy są tak cienkie, że jak widzicie nawet w takim miejscu potrafią się uginać pod delikatnym naciskiem palcem. Ale nadal podtrzymuję zdanie, że jako tani transport z A do B w mieście wystarczy. Tylko nie wyjeżdżajcie na autostradę, jak będą duże podmuchy wiatru, bo auto jest wtedy mocno nerwowe. To, co mnie też lekko denerwowało, to wybierak odbiegów, który działa dziwnie. Czasem miałem problem, żeby wbić dobry bieg. Przed odświeżeniem było pokrętło i to działało znacznie lepiej. I przed podsumowaniem jeszcze raz porozmawiajmy o cenie, bo tu jest niesamowity przypadek. Niesamowity przypadek, kiedy to odświeżona wersja kosztuje mniej niż poprzednia wersja, bowiem jeszcze rok temu cena Springa to było 107 tysięcy złotych. Tak, 107 tysięcy złotych. Obecnie jest to 30 tysięcy złotych mniej, co jest ogromną obniżką. Obniżką, która bierze się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, teraz Spring ma niższy poziom wyposażenia niż przed liftem, a także i podobno teraz cena jest liczona względem innego kursu euro. Podobno nie ma to nic wspólnego z tym, że za 100-110 tysięcy złotych na rynku pojawiły się inne chińskie konstrukcje, które są dużo większe i szybsze. No cóż, producent tego nigdy nie przyzna, ale coś czuję, że jednak konkurencja mogła spowodować obniżkę cen. Konkurencja oraz być może stagnacja, czy nawet lekki odwrót Europy od elektryków. A Dacia Spring to trzeci najczęściej kupowany elektryk w Europie.
Oczywiście, duża w tym zasługa carsharingów, ale nadal widać, że jest w miarę popularny. Mnie ta popularność jednak nieco dziwi, bo to naprawdę jest tanie i słabe auto, ale jak widać spełnia swoje założenia. A założenia właśnie takie miały być, żeby auto było jak najtańsze i dla każdego. Co prawda cena ponad 100 tysięcy złotych, która jeszcze w zeszłym roku była, jest kompletnie odstraszająca, ale rabaty i nowy cennik powodują, że jest coraz lepiej. Auto jest coraz lepsze, zaczęło naprawdę dobrze wyglądać i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku, a silnik o mocy 65 koni wreszcie pozwala bezpiecznie poruszać się po mieście. Springa trzeba traktować jako drugie auto tylko i wyłącznie do miasta i trzeba zapomnieć o jakimkolwiek komforcie. Cześć!